Dzień dobry, kochani. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem w samochodzie, jest to food vlog. Jest to food vlog specjalny, ponieważ będę dzisiaj testowała dietę ketogeniczną z gościem specjalnym, do którego przyjechałam z całą moją wałówką. I troszeczkę czuję konsternację w tym momencie, ponieważ próbuję tutaj wykręcić, ale nie martwcie się, jestem bezpieczna, bo już jestem na osiedlu. W każdym razie udzielnej uwagi nie posiadam, więc chciałam tylko powiedzieć, że będziemy dzisiaj vegan keto. Ups. Dobra, kochani, oszczędzę wam tego mało bezpiecznego kadru. I teraz sekret pewnie widać gdzieś tutaj za mną i moim gościem, dzisiejszym taste testerem, prawdziwym obrońcą keto, nie żartuję, bo to może być zinterpretowane, jest owsiada. Także Cieka. Dzisiaj cały dzień będziemy jadły razem. Przyjechałam do Justyny z wołówką, tak jak wam mówiłam. Mam tutaj torbę pełną żarcia i zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi w ogóle, skąd mi to przyszło do głowy, co to za pomysł i co będziemy jadły. Nie byliście ze mną na Lubelszczyźnie, więc nie wiecie, że tak się robi kawę z Justyną. To jest poranny trening rąk i brzucha i wszystkiego. Nie ma lekko. Za nami jest już, ja nie widzę, słuchajcie, bo ja nie mam podglądu, ale za nami jest już cały arsenał jedzenia, który przywiozłam, a Justyna robi kawę i ja wam za chwilę powiem, o co chodzi, ale my pijemy teraz kawę, która będzie zblendowana z olejem kokosowym, tak zwana bulletproof coffee, czyli kawa kuloodporna, kawa, która ma nas nasycić. Co ona ma jeszcze zrobić, Justyna? No, sprawić, że w sumie nie będziemy głodni. Czyli nasycić, tak, to nie jest, tak. To nie ma jakiejś dodać właśnie... nam energii? Dodać nam więcej energii, bo może sprawdzimy to, ale może tak rzeczywiście jest, że w połączeniu z tłuszczem ta kawa kopie bardziej. Natomiast jestem ciekawa, jak to będzie smakowało, no i my nie mamy zamiaru nie jeść, więc śniadanie i tak wyjdzie. Plus może się okazać, że ona jest niedobra, więc w ogóle jej nie wypiję, nie biorę tego pod uwagę. Pokażemy wam kawę i wam wyjaśnię, dlaczego w ogóle wymyśliłam ten challenge. Pięknie. Wygląda jak na latę po prostu. A fajnie jest mieć operatora, naprawdę. Dobra, słuchajcie, to jest kawa bulletproof i Justyna wie, jak ona smakuje, więc musisz chwilę poczekać, ja ją testuję i dam znać. Można naprawdę oszukać siebie samego, bo ona wygląda jakby była z mlekiem. To jest przepyszne. Ej, bez jaj. To jest takie dobre, że to smakuje jakby było z mlekiem. Naprawdę, jest przepyszne, jest takie kremowe. Dobra, to ja chcę wam szybko powiedzieć, o co chodzi w tym całym challenge'u, chociaż może najpierw się napiję, Justyna, dobra, jeszcze się chwilę napiję. Przywiozłam ze sobą śniadanko, zrobiłam je wczoraj wieczorem i jest to takie, powiedzmy, a la Bercher Musli, które nie ma w sobie prawie w ogóle węglowodanów, jest zdecydowanie tłuszczowo-białkowe. Pięknie sobie to przełożę do miseczek, zabiorę wszystko na dwór i wam opowiem, co tam się w środku znajduje. Poszłam, słuchajcie, wczoraj do sklepu Terra Vega, kupiłam różne fajne rzeczy, znaczy dwie raptem, i kupiłam masło migdałowe. Słuchajcie, tak rzadko kupuję masło migdałowe, a to w ogóle jest polskie, ponoć domowe i czuję, że przepyszne. Śniadanie gotowe, moi drodzy. Na górze mamy masło migdałowe, jagody i nasiona konopi. Ja oczywiście mojej kawki jeszcze nie wypiłam i przejaśnia się, siedzimy sobie na balkonie. Dobra, oczywiście ciebie nie widać w kadrze, ale zrób taste, ja będę reagować na... W ogóle, jeżeli to jest bez smaku i nie słodkie, to erytrol, pamiętaj. Ale jest masło, to już będzie git. Nie przekonałaś mnie. Jest mało słodkie. Nie, ale nie jest tak, że za mało słodkie i żebym dosłodziła, tylko jest spoko. Dobra, to ja to sprawdzę i powiem wam, co tam jest. I tobie też przy okazji, bo nie już widzisz. Ze zukinię. Dobre. Dobre jest. No słuchajcie, tutaj mamy chia, ziemię lniane, konopie, mamy orzechy, czyli mamy orzechy laskowe, migdały takie w takich paseczkach,
mamy cynamon, tonę mleka kokosowego i sekretny składnik, czyli cukinia, która ma bardzo mało węglowodanów, a daje tutaj objętość, czyli ona zastępuje powiedzmy płatki owsiane. Generalnie chodzi o to w ketogenicznej diecie, żeby jeść posiłki wysokobiałkowe, wysokotłuszczowe i żeby prawie nie jeść węglowodanów. I obiecuję, że Wam w końcu powiem dlaczego, bo przy każdym klipie mówię, że wyjaśnię, o co chodzi, i nie wyjaśniam, o co chodzi. Postaram się Wam podlinkować dokładnie, jakich tam składników użyłam. O, jeszcze są wiórki kokosowe i tutaj jest właśnie mleko kokosowe i woda, bo stwierdziłam, że jak zrobię wszystko z mleka kokosowego, to będzie za ciężkie i za tłuste, chociaż i tak jest bardzo intensywnie kokosowe, i dałam troszeczkę jagód goji, ale potem sprawdziłam, że one mają coś dużo węglowodanów, więc tam dałam sobie łyżeczkę na nas dwie. No i fajnie jest to po prostu sobie zostawić na noc, bo wtedy to wszystko tężeje i jest moim zdaniem smaczniejsze, ale też nie jestcie tego prosto po wyjęciu z lodówki, bo zimne jedzenie po prostu ma mniej smaku. Tak mówi nauka. Więc ogólnie spoko? Czy byś dosypała tego erytrolu? Nie, ja bym tak zjadła. Dobrze. I masło migdałowe jakby ratuje sytuację, umówmy się. Nie, ja uwielbiam takie rzeczy i zazwyczaj w ogóle ostatnio jem takie musli, tylko że zamiast cukinii daję po prostu płatki owsiane, bo to jednak jest takie bardziej sycące, wiadomo. Chcę powiedzieć oficjalnie, że to jest pyszne, mega sycące i łapcie przepis w opisie, bo warto, bezpyszne. I to potwierdza owsiana.pl. Tak. Pyszne. Strasznie byłam od rana chaotyczna, a sądzę, że to wynika z tego, że po prostu byłam głodna i jestem przyzwyczajona, że wstaję rano, robię jakieś tam kilka rzeczy, robię sobie kawę, potem robię sobie śniadanie, a tutaj pełna mobilizacja. Wstałam, naszykowałam się, spakowałam, pojechałam do Justyny i po prostu w tych emocjach już chciałam usiąść sobie do kawki, do śniadanka. W ogóle Justyna... Co to za dźwięki są? Dobra, zamknęłam drzwi, powinno być ok. W każdym razie w ogóle Justyna jest w Warszawie za moją namową na lipiec, także spędzamy z sobą sporo czasu i wiedziałam, że to będzie koniecznie mój partner do tego wyzwania. Dostaję od Was sporo pytań o tym, czy da się być na diecie ketogenicznej w wersji roślinnej. I już od jakiegoś czasu miałam gdzieś z tyłu głowy, że chciałabym to przetestować, na jeden dzień oczywiście. Dieta ketogeniczna była w ostatnich latach bardzo popularna. Ja osobiście nie jestem jej zwolenniczką, też nie ma żadnych badań, o których ja bym wiedziała, które potwierdzają jej skuteczność długoterminowo w przypadku prowadzenia takiego stylu odżywiania przez lata. Ale wiem, że w przypadku pewnego rodzaju chorób, schorzeń jest to dieta, która może nam pomóc na jakiś czas. I ze zwykłej ciekawości chciałam zobaczyć, czy da się ją przeprowadzić w wersji roślinnej. I teraz główne założenia diety ketogenicznej to to, że jemy prawie wcale. Jemy bardzo nisko węglowodanowo, jemy wysokobiałkowo i wysokotłuszczowo. Chyba może się mylę, ale to jest coś typu 20 gramów węglowodanów na osobę na dzień, więc to jest malutko, malutko, malutko. I w przypadku diety tradycyjnej to możemy w bardzo łatwy sposób sobie po prostu jeść mięso i nabiał i odrobinę jakichś tam zielonych warzyw czy liści po prostu. Natomiast w przypadku diety roślinnej jest nieco trudniej, szczególnie w kontekście białka. Także ja podejmuję wyzwanie i Justyna będzie mi wszystko podliczała jako dietetyk i da nam znać, ile zjadłyśmy węglowodanów, czy udało nam się utrzymać ten niski poziom węglowodanów i ile jadłyśmy kalorii. I jeszcze chciałam Wam tylko dodać, że generalnie chodzi o to, że kiedy nasz organizm nie przyjmuje węglowodanów, to przestaje on działać na zasadzie takiej, że spala cukry, węglowodany, tylko przystawia się na spalanie tłuszczu. Także szczególnie w przypadku osób, które walczą z otyłością, ta dieta powinna być sensowna.
No, dam wam znać, wiem, że po jednym dniu ciężko cokolwiek powiedzieć. Mi bardziej chodzi o to, czy da się w kontekście tych makrosów, tak, czyli tych składników odżywczych. Natomiast no, nie powiem wam, czy miałam dużo energii i jak bardzo byłam najedzona, no bo wpływ na to, jak się czuję, ma też to, co jadłam wczoraj, czy jak się wyspałam, więc powiedzmy takie wyzwanie tygodniowe miałoby większy sens. Ale kto wie, jak mi się spodoba, to może podejmę wyzwanie tygodniowe. No, także jest, słuchajcie, po godzinie 10, my jesteśmy po śniadaniu, po kawie, która była przepyszna i będę dzisiaj gotowała też dla nas obiad i kolację, także no bardzo jestem podekscytowana. Dobrze, policzyła pani, tak? Tak, to powiedz nam najpierw, ile jest tych tłuszczy, białka i węglowodany. Sama jestem trochę w szoku. Jest 22 gramy białka. Wow! To jest dużo. To my już nie musimy jeść białka. Ale jest 74 gramy tłuszczu, co generalnie jest naszym dziennym zapotrzebowaniem na tłuszcz. Ale tak, powinno być chyba na keto, nie? No tak. Bo powinno być 80% chyba... Tak? 80% tak. Tłuszczu, 15% białka i 5% węglowodanów. I jest aż 19 gramów węglowodanów, co jest dużo, to za dużo. Też ilością. To za dużo, ilością. Bo to jest 20 dziennie powinno się jeść. Wykorzystałyśmy nasz limit już w sumie. Dobrze. A razem to miało 840 kalorii. Jezu, yes, robisz do mnie? Ale tą kawę też dodałaś? A nie, jeszcze dodałam kawy. Ej, to jest niemożliwe. Nie, no możliwe. Samo mleko kokosowe miało 280. Ale jaja. Ej, ja nie czuję, że było 800. Ja nie. Jestem w sumie najedzona. Ja jestem najedzona, więc... Plus moje miało więcej, bo ja miałam więcej masa migdałowego. Moje miało 900. 50. Moja reakcja w ogóle, co? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jakby... To teoretycznie mogłoby być... Nie wiem, ponad połowa zapotrzebowania dziennego na kalorie. Tak, tak, no tak. A bo to są orzechy z orzechami, z orzechami i z orzechami i z mlekiem kokosowym. I z górkami. Przygięłam. Ale jaja. No to na obiad jemy sałatę, a na kolację tempeh. Słuchajcie, trochę się ze Styną kopnęłyśmy, bo parę rzeczy było źle wpisanych w ten licznik, ale finalnie, nawet jak okazało się, że wpisałyśmy 1000 razy za dużo siemienia lnianego, to finalnie i tak porcja miała 800 kalorii. Także w ogóle, Justyna, teraz Cię będę... Teraz Cię... Boże... Jak to się mówi, że I will put you on a spot, czyli że Cię postawię na miejscu. No wiesz, że Cię zaskoczę. O! Czy na keto jest tak, że się tych kalorii je mniej, czy kalorycznie to jest tyle samo? To zależy. Generalnie tłuszcz sprawia, że my jesteśmy bardziej nasyceni. I ja miałam długą przygodę z keto, bo ja byłam... Długo? Długą, bo ja byłam przez pół roku na paleo. Okay. I miesiąc totalnie na keto. I to jest tak, że mniej Ci się chce jeść. To znaczy, jak zjesz to śniadanie, a no dobra, może ta owsianka inaczej zadziała, więc w sumie jestem ciekawa, ale jak ja jadłam wtedy, nie wiem, kilka jajek na śniadanie z warzywami, to ja byłam niegłodna przez 6 godzin, więc później zjadałam coś jeszcze. I możesz wtedy jeść mniej kalorii przez to, że po prostu jesz mniej. Ale takie jest założenie, czy nie? Trochę też, żeby trzymać to, ten poziom sytości po prostu tak w ryzach, bo jeżeli jesz ciągle węglowodany proste, to ciągle masz też ochotę na jedzenie, a jeżeli też jesz ciągle takie tłuszczowe rzeczy, to w sumie masz mniej ochoty na jedzenie. Bo tak już sobie, się to dobra. Nudzi. No ja nie wiem, dla mnie to jest, ja jestem w szoku. Ja jestem absolutnie w szoku, ale jakby kluczowe jest to, że orzechy, masło orzechowe czy tam migdałowe i mleko kokosowe. Tak. Tłuszcz jest dwa razy bardziej kaloryczny od innych składników, prawda? Tak, bo ma 9 kalorii na Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie liczyłam kalorii, więc jakby byłam świadoma tego, że tłuszcz jest bardziej sycący, ale to jest naprawdę oszałamiające, że my sobie nie zdajemy sprawy, i Justyna powiedziała super fajną rzecz do mnie przed chwilą, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że na przykład wymieniając sobie mleko, nie wiem, sojowe na kokosowe, kiedy robimy śniadanie, możemy tak naprawdę podwoić kaloryczność naszego posiłku. I ja teraz, broń Boże, nie zachęcam nikogo do liczenia tego, ale jeżeli są wśród Was osoby, które rzeczywiście są na diecie redukcyjnej, to po prostu warto zwrócić na to uwagę. Już nie wspominam o takich rzeczach jak na przykład robienie sałatki i użycie gotowego dressingu, który sprawia, że można byłoby w ogóle nie zjeść tych pozostałych składników sałatki, bo ten dressing nam w ogóle podwaja tą całą wartość energetyczną, mówiąc tutaj w delikatny sposób. Także no, jestem bardzo ciekawa, co wyjdzie z moich obliczeń, jeśli chodzi o kolejne posiłki, także zapraszam. A teraz
home office z balkonu. Słuchajcie, robię mały update, bo obie z Justyną czujemy się średnio i Justyna myślała, że to dlatego, że ona wczoraj bardzo intensywnie wysilała umysł. Natomiast potem stwierdziliśmy, że może coś z ciśnieniem, a ja od początku czułam, że coś jest nie halo, bo ja bardzo rzadko tak mam, że czuję taki tak zwany brain fog, czyli mgłę mózgową, a autentycznie nie jestem w stanie myśleć, nie jestem w stanie się skupić i kiedyś o tym czytałam, że to jest coś, jakieś tam keto cuts czy coś takiego, że właśnie jak zaczynasz, jeszcze twoje ciało nie jest w tej fazie, gdzie spala ketony, dobrze mówię? Używa ketonów do wytwarzania energii, tak? To po prostu możemy odczuwać takie właśnie efekty, jakbyśmy byli na kacu, czyli niewyspani, przemęczeni i tacy otumanieni. I właśnie Justyna powiedziała, że my jeszcze nie jesteśmy w fazie ketozy, a nie mamy glukozy, na której pracuje nasz mózg. W związku z tym obie jesteśmy tak spowolnione, że no, ja czuję się dzisiaj bezużyteczna, więc jeżeli macie jakiś super plan być keto na egzamin, to zróbcie to wcześniej. Taki mój mały apel już po tych kilku godzinach. I stwierdziliśmy, że musiałam zjeść znacznie mniej niż Justyna, ponieważ jest 12:30, a ja jestem głodna, więc ta super sycąca dieta tak nie do końca tutaj działa. No, ale my sobie teraz zrobimy jogę, bo trochę pracowałyśmy sobie na balkonie i następnie przystąpię do gotowania, co może zająć mi dłużej niż myślę, bo to będzie skomplikowany przepis, ale trzymajcie kciuki. Słuchajcie, zrobiłyśmy taki wycisk. Był to wycisk, nie? Tak. Ale był super. Ja się tak nie spociłam bardzo, ale po prostu polecam wam, polecam. Czujesz, jak ja mówię? Mówię jakiś po prostu drwal. Nie obrażając, drwali. Powiem wam, że polecałam u siebie treningi z Bryony Smith z Alo Yoga. Mówiłam, że właśnie Justyna mnie na nią nakręciła. Z tym, że ja korzystam z jej darmowych ćwiczeń na YouTubie na kanale Alo Yoga, także polecam, jeżeli lubicie taką jogę intensywną, wysiłkową, bardzo właśnie siłową. No i to był taki mocny wycisk na każdą partię ciała, także czas na obiad. Zabieram się za obiad i wymieniłam kolację z obiadem, także robimy sałatkę z sałaty rzymskiej, którą będę grillowała. Do tego ugrilluję szparagi ostatni raz w tym sezonie. Będzie tempeh, który będzie naszym mięskiem i postanowiłam to jeszcze wzbogacić o rzodkiewkę, to ja mam składnik specjalny, wy widzicie co to jest, a Justyna nie wie i ja w ogóle nie wiem czy to jest dobre, ale wczoraj to złapałam, bo stwierdziłam, że jakąś taką ciekawostkę keto podrzucę. Zrobimy tutaj dressing z jogurtu, tahini, z musztardy, z przyprawami i na górę będą pestki dyni, także zaraz wam wszystko pokażę. Ja jestem w ferworze gotowania, więc żaden ze mnie omawiacz tego, co się tutaj dzieje, ale jeszcze w dodatku, wiecie, nie w swojej kuchni i tak dalej, i tak dalej. Ale zaraz wam pokażę, jak będę wszystko komponować, bo myślę, że to będzie pyszne. Mamy bardzo dużo fajnych składników, dużo nowości i sądzę, że parę z tych rzeczy ze mną w ogóle zostanie. W każdym razie teraz bardzo fajny patent, czyli grilluję sałatę rzymską. Uwielbiam, uwielbiam. Pierwszy raz to zrobiłam w ogóle w Londynie, jak byłam po maturze. I to jest dosłownie na suchej patelni, sól, pieprz i dam trochę sosu sojowego. W ogóle sos sojowy mam jakby dodany? Trochę pewnie tak. No trudno. W każdym razie robię tak o, bo wtedy będzie pyszne wow, i słone. Wow, ale to wygląda super. Tak? No. Jest. Zachęcam. W ogóle ja chciałam powiedzieć, że gratuluję ten swój sportowy i te kolczyki, jakbym była na dalu przybierańcą, więc zdaję sobie z tego sprawę. Ale no, syropu klonowego nie dam, bo tutaj możemy trochę przesadzić przez to z węglowodanami, tak mówi moja pani dietetyk, czyli operator. No, więc widzimy się z gotowym bowlem. Powiem wam, że jestem z siebie dumna i już przed spróbowaniem dostałam tyle komplementów od Justyny, że po prostu och. Mamy tutaj cudowną grillowaną sałatę rzymską, grillowany wędzony tempeh, mamy wspaniałe ostatnie w tym sezonie szparagi też z patelni, odrobinę rzodkiewki, pestki dyni prażone i do tego jest sos, który mamy też tu, on jest na bazie jogurtu, musztardy, tahini, sól, pieprz, mamy tam sok cytryny i erytrol, żeby było jednak coś słodkiego i tutaj miałam ten sekretny składnik, czyli wszystko posypałam jeszcze takim a la bekonem z kokosa. Czy coś pominęłam? Chyba nie, mam nadzieję, że to będzie smaczne. Pewnie niedoprawione, ale mamy godzinę, którą mamy godzinę? 14:20. 14:20, więc pora na nasz kolejny wspaniały ketogeniczny posiłek i oczywiście zaraz omówimy. Za chwilę razem z panią dietetyk omówimy
kwestie wartości odżywczych, ale najpierw po prostu musimy zjeść. Jesteśmy po obiedzie, który był bardzo smaczny moim zdaniem. Pyszny był naprawdę pyszny. Ale nie usatysfakcjonował mojej duszy. Czegoś tam po prostu brakowało. I obstawiamy, że fajnie by było, gdyby to było przed czarnym ryżem, albo z jakimś pieczonym batatem. Więc generalnie jest to smutek bezwęglowodanowy. I ja bym teraz właśnie jeszcze coś zjadła, nie wiem do końca co, na przykład czekoladę, a Justyna by zjadła drożdżówkę z budyniem. Także taki update. Czy ja miałam jeszcze jakieś ciekawe wnioski a propos tego? Tak, właśnie, że to jest takie mało ekscytujące, że niby no, nie czuję głodu, ale tak coś by się jeszcze zjadło, więc może ja jeszcze sobie te chipsy z kokosa tutaj ogarnę. Będziemy teraz liczyć składniki odżywcze i damy znać, jak to wygląda po obiedzie. Bardzo jestem ciekawa. Pani dietetyk, co pani wyliczyła? Okazało się, że nasz obiad miał 517 kalorii. Świetnie. 30 gramów białka, więc spoko. Wow. 33 gramy tłuszczu znowu i 27 gramów węglowodanów. Więc już mamy łącznie 51, co jest trochę za dużą liczbą jak na... Dwa posiłki. Tak, zwłaszcza, że będzie jeszcze kolacja, więc... A ile mamy kalorii? Łącznie 1340. Czyli nie za dużo w sumie. Nie za dużo, no, ale tych węglowodanów to za dużo jak na keto. No ale plan też był taki, że miałyśmy w ogóle zjeść coś innego na obiad i to miało być ten ostatni taki lżejszy posiłek, więc trochę nie wiem, czy to było takie sprytne z mojej strony, żeby zamienić. Ale no węglowodany ogólnie, no, spaprałam sprawę. Trudno jest o małą ilość węgli. No bo co byś z tego wyjęła, że było mniej węgli, ale wtedy byśmy miały w ogóle nieenergetyczne. No nie, no właśnie dużo miało, tempek miał dużo i szparagi w sumie też 10 i tempek 10. W związku z tym na keto to tylko mięso. Vegan keto, nie da się. To, nie wiem, to trzeba byłoby pomyśleć. Na trzeba byłoby jeść takie posiłki w proszku. Tak, chyba tak. Takie koktajle ze składnikami odżywczymi. Tylko kawę, bulletproof coffee. Tak, z proszkiem proteinowym. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ja autentycznie odczuwam takie spowolnienie myślenia, że się nie mogę wysłowić i totalnie jestem bez polotu. Ale z przyjemnością Wam opowiem o dzisiejszym obiedzie. Będzie to chili, więc wróćmy do stołu. Robię chili z orzechów włoskich i z granulatu sojowego, z pieczarkami, papryką i pomidorami. Nie chcę używać puszek, więc zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu z pomidorem takim gruntowym. Do tego oczywiście czosnek, przyprawy, papryka wędzona, dodam chyba odrobinę cynamonu, kumin, chili i kakao, które moim zdaniem działa super w chili. Zamiast ryżu, moi mili, po raz pierwszy zrobię ryż z kalafiora, o którym słyszałam 1000 razy i bardzo chciałam coś takiego wypróbować. No i niestety, trudno być wegan keto bez awokado i mimo, że znacie moje zdanie o konsumpcji awokado, to trzeba mieć te zdrowe tłuszcze, także kupiłam awokado, na górę pójdzie kolendra i uprażony czarny sezam, także zapowiada się oczywiście, jak zawsze, przepysznie. Etap pierwszy to olej kokosowy z przyprawami, czyli chili, papryka wędzona, cynamon i kumin, do tego 3 ząbki czosnku i to wszystko podsmażamy dosłownie przez chwilę. W drugiej kolejności dodam paprykę i pieczarki, a następnie pomidora, granulat sojowy, orzechy i słuchajcie, kakao i wtedy też doprawię całość, znaczy myślę na każdym etapie doprawię odrobiną soli i pieprzu. Update, proszę Państwa, jest 18:30, ja umieram z głodu, a Justyna jest mega pełna. Tak. Czy to ta kawa? Czy to też kawa? Czy to ta łyżeczka masła migdałowego? Ja myślę, że kawa. Mam taki pełny brzuch. Nie wiem czemu. Czuję taką sytość. Jeszcze ta joga, więc ja już w ogóle mam jakiś deficyt milion dzisiaj, więc cała nadzieja w tym chili z ryżem, który nie jest ryżem. Pozdro. O, tak się to prezentuje. Ja teraz staram się odparować wodę, bo trochę mi tutaj puściło wszystko soki. No i wygląda jak takie piękne, mięsne chili. Kochani, podano do stołu. Mamy nasze piękne chili z ryżem z kalafiora, jest kolendra, jest awokado, jest sezam, jest cytryna, sól, pieprz.
No, ja jestem pod wrażeniem, wizualnie wyszło to całkiem nieźle, zaraz będziemy testować. Spróbuj, poproszę. Aha, mam spróbować. Chcesz tak zaryzykować? Tak. Mi to nie przeszkadza. Ja teraz wziąłeś sam ryż, więc... No to pyszne. A tak serio? Smaczne. No dobrze, dobrze. Nie, muszę chwilę tutaj posiedzieć. A dobrze, posłonić, dobrze. No. Kilka słów ode mnie. Uważam, że jest bardzo smaczne i głównie robotę robi tutaj ten granulat sojowy. Tak uważam. Natomiast ten ryż jest moim zdaniem bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ no, ryżu nie przypomina, ale naprawdę przyjemnie się go je, przy to, że jest taki chrupiący, taki al dente, to dodaje takiej ciekawej struktury i myślę, że pomimo, że to jest takie mocno, czy może mało satysfakcjonujące danie, no bo nie ma nic tutaj takiego, takiego batecika, takiego właśnie ryżyku, jakby przez to, że są różne tutaj właśnie i struktury, i smaki, to jest smakowite, uważam. Uważam, żebym to zjadła drugi raz. I jakbym poszła do keto restauracji, to bym była zadowolona, ale do zwykłej to niekoniecznie. Justyna mówiła wcześniej, że była keto i dla osób, które może nie do końca są w temacie, powiedz, co się je przykładowo na keto tradycyjnym. No tradycyjnie to byśmy pewnie zjadły tak z 5 jajek na boczku, na śniadanie. Jedna osoba? Kobieta? Jedna osoba, no. Tak z 5 jajek. Tak jedzą ludzie na keto. Usmażona na takim boczku. Później jakiegoś steka z warzywami. A w takiej wersji, jak nie stać nas na wołowinę, to jakaś wieprzowina. No, na kolację. Znowu jakieś mięso z warzywami. Ale jakie warzywa? Jakaś zielenina? Broku. A, okej. Okay. Na przykład. Myślałam o brokule. Zamiast szparagów rozważałam, no. Ale szparagi były życiem. Więc... A i tatar mówiłaś, tak? Albo o, wątróbka. Tatar, na przykład. Więc no, wegekę to chyba nie jest. Czyli ogólnie samo mięso. Tak. Ale ja słyszałam, że też ludzie jedzą śmietanę? Czy to nie jest aż tak? Tak, tylko to wtedy nie jest paleo. Więc w sumie mogą brać kremówkę sobie, upijają i robią na słodko z jakimś erytrolem. Więc czyli keto może być paleo, odmiaki. Ale nie musi. Tak. Okej. Okay. Za dużo. Łatwiej jest wegan keto, bo po prostu nie jecie prawie niczego. Łatwiej się w tym połapać. Moi drodzy, wyszłam na spacer, żeby kupić kwiaty, bo mam jutro podcast, będzie u mnie wspaniały gość i postanowiłam ożywić moje mieszkanie. Mam pod pachą, słuchajcie, herbatę, z którą wyszłam. Słucham wiadomości mojej przyjaciółki Dagmary, też była w podcaście, Dagmary z LA. Jest już prawie 21, jest po prostu przepięknie za mną. I chciałam powiedzieć wam, że nasza kolacja była przepyszna. I jeszcze mi Justyna nie podliczyła dokładnie tych wszystkich wartości odżywczych, natomiast mi to bardzo smakowało i bardzo mnie nasyciło, znaczy może nie bardzo, najbardziej mnie nasyciło z tych wszystkich posiłków, chociaż chyba najbardziej mnie nasyciła kawa, ale nadal bym jeszcze coś zjadła, jakby autentycznie, słuchajcie, czuję głód, mimo że jadłyśmy naprawdę sporo, a na pewno bym zjadła coś typu jakieś ciasto, boję się, że mi się wyleje ta moja herbatka. Także ja przechodzę do domu, robię sobie jeszcze coś do picia i czuję się mega dziwnie, bo się dużo ludzi odwraca. No cóż, odzwyczaiłam się. No i postaram się jeszcze do was odezwać, tylko żeby wam powiedzieć o tych składnikach odżywczych i ogólnie to podsumować, ale już wam mogę powiedzieć, że mój wniosek ogólny jest taki, że o ile nie macie jakichś wielkich wskazań ku temu, aby w ten sposób się odżywiać, to może ja tutaj skręcę? Chyba tak zrobię. To jakby ja nie widzę powodu, żeby przychodzić na taką dietę. Jakby to nie jest dieta pełnowartościowa. To nie jest dieta taka satysfakcjonująca. Jedzenie tak dużej ilości tłuszczu nikomu nie służy. Jest to na pewno ciekawe. Też jako doświadczenie, żeby zobaczyć właśnie, co nas syci, co nam smakuje. Na przykład mogę wam powiedzieć, że w ogóle nie czułam się wzdęta, że mój brzuch był cały dzień raczej płaski i naprawdę czułam się bardzo lekko i to jest super. Ale tak jak mówię, ograniczenie pewnych grup produktów nikomu nie wychodzi na zdrowie w taki radykalny sposób, jedzenie takiej ilości tłuszczu też nie jest rekomendowane, także ogólnie ciekawa sprawa, ale bez sensu. Choć powinnam stać przed tym do słońca, to chciałam wam pokazać, jak jest pięknie, jaki jest piękny wieczór, piękny widok. Justyna podliczyła kolację. Ja już zapomniałam, słuchajcie,
Wiem, że nam finalnie wyszło 74 gramy węglowodanów, czyli zdecydowanie za dużo. Wyszło nam 150 gramów tłuszczu, czyli chyba ok, i też chyba 75 gramów białka. I zaraz Wam powiem, jak to było z kaloriami. Już się poprawiam, więc było ponad 76 gramów białka i jakieś 74 gramy węglowodanów, tak jak mówię, za dużo. Jeżeli chodzi o kalorie, to było 560 kilokalorii miała kolacja i łącznie miałyśmy około 1900 kalorii, co jest ok, chociaż uważam, że jak na kobietę, która też zrobiła trening, to jest nadal dosyć mało, więc w sumie może nie dziwne, że czuję jakiś tam głód. No, ale ogólnie jestem zadowolona, było to bardzo smaczne, także da się. Tak jak mówię, jeden dzień nie jest nam w stanie zbyt wiele powiedzieć, bo nasz organizm musi się przestawić, więc to, że ja się czułam ospała, to nie znaczy, że na keto człowiek się czuje ospały. Ale na pewno, słuchajcie, przez cały dzień czułam, że w ogóle nie jestem w stanie myśleć, czułam się trochę jak w śnie. Ale tak jak mówię, to jest pewnie ten okres przejściowy, z tym, że no, ja nie widzę sensu w jedzeniu takiej ilości tłuszczu. Plus w przypadku diety roślinnej tych węglowodanów zawsze będzie za dużo, więc nie jest to ketoza, to nigdy nie będzie ketoza, także nie łudźmy się, to może być niskowęglowodanowa dieta roślinna, ale na pewno nie ketoza. Coś Wam jeszcze miałam powiedzieć, po prostu wydaje mi się, że taka ilość tłuszczu nie jest ok, a szczególnie jeżeli jesteście na normalnym keto, kiedy naprawdę chcecie osiągnąć ten stan ketozy, to ta ilość tłuszczy nasyconych jest po prostu przerażająca i jest moim zdaniem osobiście niezdrowa. Natomiast dowiedziałam się paru fajnych rzeczy, że ryż z kalafiora jest bardzo smakowity, dowiedziałam się, jak fajna jest ta kawa właśnie z olejem, bardzo to było dla mnie interesujące odkrycie, także poznałam fajne smaki, dodałam po raz pierwszy cukinię do śniadania i zjadłam tempeh, bo nigdy nie gotowałam w domu tempehu, także ciekawe doświadczenie i może właśnie któryś z posiłków mógłby u mnie w przyszłości tak wyglądać, ale zupełnie uważam, że keto wegańskie jest praktycznie nierealne, a takie jedzenie na dłuższą metę jest po prostu niezdrowe, bo warto jeść wszystko. To tyle, kochani, ode mnie. Staję pod światło, ale jest po prostu przecudownie tutaj. Ja sobie teraz zrobię jakąś pyszną herbatkę i dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy próbowaliście kiedykolwiek keto, paleo, jakie macie przygody z niskowęglowodanowymi przepisami. Może udało Wam się zaczerpnąć coś z tego filmu, a może macie jakieś swoje fajne rekomendacje. Jestem po prostu ciekawa, jak Wy się czuliście, jeżeli czegoś takiego próbowaliście, bo dla mnie to jest zupełna nowość i interesuje mnie ten temat po prostu, czy mieliście podobne odczucia. Także dziękuję Wam bardzo, postaram się Wam obiecane rzeczy opisać u dołu. Dziękuję Justynie, że była moim kompanem. Justyna ma też kanał na YouTubie, robi bardzo fajne food vlogi, także odwiedźcie ją, jeżeli macie ochotę zaczerpnąć więcej inspiracji i dietetycznych porad. I my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Pa!